Piotr Przepiórka po pokonaniu Macieja Kieszkowskiego. Spodziewałeś się, że będzie tak łatwo? Znaczy nie spodziewałem się, że będzie łatwo, ale dążyłem cały czas do tego, co chciałem zrobić. Całą walkę mi to wychodziło, udało się wpiąć w końcu duszenie. Cieszę się. Jak teraz patrzę tak na ciebie, to wygląda, że jakbyś miał zaraz walczyć, a nie był po walce. Znaczy powiem tak, że no, takie krótkie walki to można robić, że tak powiem, dwie w ciągu wieczora. Cieszę się bardzo, że się udało. No Maciek wiadomo mocny przeciwnik, ale domyślałem się, że mocniejszy może być w stójce, po prostu mi w parterze. No i taka była po prostu taktyka, iść do przodu, skrócić i zrobić swoje. Mówisz, że mocny przeciwnik, powiedz, czy wygrana nad takim przeciwnikiem, myślisz, że to będzie jakiś taki coś mocnego dla twojej kariery? Znaczy ogólnie wygrane na galach, które są tranzytowane przez telewizję Polsat, nie oszukujmy się, potem mogą wypromować dobrze zawodnika. Maciek po swoim spektakularnym nokaucie na poprzedniej gali na pewno się wypromował bardzo dobrze. No i nie ukrywam, że na pewno dla mnie też to będzie taki, że tak powiem, duży krok medialny do przodu. Powiedz, masz już jakieś zapędy na szable armii? Znaczy powiem tak, zapędy są, zobaczymy jak będzie dalej. Miałem teraz kontrakt na jedną walkę, ale jestem otwarty jak najbardziej oczywiście na to, że podpisać długi kontrakt. No i jeżeli będę wygrywał, to czemu nie? Powiedz, czy ta hala dobrze ci się kojarzy, bo pamiętam sytuację z TFL-u, gdzie cała twoja piosenka już zagrała, a ty nie byłeś jeszcze w klatce. Tam były jakieś chyba drobne problemy komunikacyjne, pamiętasz to? Tak, pamiętam. Też mnie tak trochę to wytrąciło z równowagi, że tak powiem, chociaż nie chcę się tym tłumaczyć akurat. Czekaliśmy w szatni, ochłonąłem, że tak powiem, po rozrzewce, zaczęliśmy się rozrzewać od nowa. W końcu sam organizator przyleciał do szatni, powiedział, że gdzie ja jestem, mnie to już czytają. Także no mówię, taka troszeczkę pomyłka, czy tam niedopatrzenie, nikt nas po prostu nie zawołał na walkę. Ale mogło to mieć wpływ wtedy na ten pojedynek? Znaczy nie, myślę, że największy wpływ miało właśnie też przy skasaniu, kiedy rozciąłem ubriowy, bo kiedy sędzia przerwał walkę, lekarz powiedział, że teraz mi tą ranę wyciera, ale jest ona tyle głęboka, że jeszcze raz zacznie krwawić, po prostu to przerwie walkę, dlatego też musiałem szybko kończyć. No a wiadomo, jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy, że tak powiem. No i co, no i wpadłem w chwyt kończący, przegrałem. Powrót w takim stylu chyba podwójnie cieszy. Znaczy tak, cieszę się, bo to była moja trzecia walka w Radomiu. Pierwsza wygrana przed własną publicznością. No i też jestem po dwóch przegranych z rzędu, tak? Także no teraz wyrównałem, że tak powiem, swój rekord. No cieszę się. Można powiedzieć, że zaczynasz od zera? Nie zaczynam od zera. Ja czuję się dobrze, mówię, na tej gali, na TFL-u, którą walkę przegrałem, też czułem się bardzo dobrze. No mówię, tam największy wpływ na wynik walki miał po prostu ten rozcięty łuk. No i w głowie już ułożyłem sobie, że wóz albo przewóz, prawda, że albo wygram w tej rundzie, albo po prostu drugiej rundy już nie będzie, bo w następnej gali TFL podobna sytuacja była, kiedy walczył Krystian Krawczyk, też w pierwszej rundzie był rozcięty. Lekarz to samo powiedział, ten sam lekarz zresztą, że jeżeli jeszcze raz rana zacznie krwawić, to przerwie walkę. No i w drugiej rundzie na samym początku sędzia przerwał. To powiedz, kiedy następny pojedynek, czy są już jakieś plany? Znaczy nie wiem, od listopada zrobiłem, to jest moja czwarta walka, także tempo dosyć wysokie. W międzyczasie jeszcze startowałem już za Polski w zapasach, także tych startów miałem dużo. No teraz planuję delikatnie odpocząć, w sierpniu biorę ślub, także myślę, że dopiero w sierpniu po ślubie na spokojnie zacznę mocniej trenować. Życzymy więc wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.